Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku Hoytbeleron, odcinek 16. Więc lecimy. W dzisiejszym odcinku lecimy z nawozami. No bo tak. Ścieżki są narysowane, więc teraz powinno pójść w miarę sprawniej. Dolatuje ładnie, dolatuje. Ścieżki fajne. Jeszcze mogę sobie na mapie zobaczyć, już wiem, że dolatuje, ale tak wiecie, no. Dla pewności, nie? Dolatuje, dolatuje. Tylko czemu to jest takie? A, bo ja tu nie zwałowałem, bo ja myślałem, że mi ścieżki wtedy znikną. Dlatego to między ścieżkami wałowałem, jakby ktoś pytał. Ale jednak wyszło tak, że jak ktoś się zwałuje, to chyba powinno wyjść ścieżki. A więc raczej na pewno powinno wyjść. Jo, no bo to jest po prostu niedosiane, o. To jest niedosiane i tyle, tak? No i dobra, i tutaj nie doleci nawóz, więc trzeba będzie lecieć chyba ścieżką jakoś. Znaczy ścieżką, no niezą. Ciekawie to wygląda, ciekawie. Nie wiem, tak jakby ścieżka nie dolatywała, czy co? Nie wiem, nie wiem. A jak zrobię nawóz, to od razu jedziemy sprzedawać. W sensie, no nie mam ceny jeszcze, ale... Grudzień. Grudzień. Grudzień, styczeń. Czyli aż do grudnia muszę kręcić, dobra. I tyle chciałem wiedzieć. Tak gdzieś mniej więcej ścieżka tutaj wychodziła. Dobra, wiem, że przerzucam nasze drugie pole, no ale muszę tak, bo inaczej się nie da. Dzisiaj jest poniedziałek, 14:32, 28 marca. Ale ten odcinek wylatuje w środę. Dzisiaj jest poniedziałek, czyli na środę. Na piątek jeszcze nie mam... Ellengradu jeszcze nie mam nagranego, ale to się dzisiaj zmieni, bo dzisiaj to będzie już nagrane prawdopodobnie. A jak nie, to w czwartek po prostu go nagram, no bo to na piątek, to wiadomo. Ale że w czwartek jestem o 13. To pewnie w czwartek się to nagra. Przecież wolałbym to chyba dzisiaj nagrać sobie. Chociaż nie wiem. Bo wczoraj w niedzielę też mówiłem, że sobie nagram ten odcinek dzisiaj, że nagram sobie ten odcinek w niedzielę. A nagrałem sobie, a jednego nie nagrałem wczoraj, bo... To już była 18 i mi się nie chciało. Pewnie jakbym wrócił o 12:30, a mógłbym wrócić, a nie wróciłem, to myślę, że dałoby radę nagrać, a tak to troszeczkę ciężko. Zobaczymy, bo to są trzy ścieżki, to raz, dwa powinno pójść. Tylko ciekawe, czy mi nałoży fakt. No właśnie, promocje. Deutsch Fahr 47. Rozrzutnik jakiś. Tutaj trochę te ścieżki mi nie wyszły. W sensie trochę za szeroko się ta ścieżka narysowała. Już widać, że nie dorzuca. Znaczy, że... Lekko szeroka ta ścieżka jest. Ale ta już powinna być... A nie, to tak samo szeroka dalej. Tutaj jeszcze raz będę się domawiać, to wiem o tym.
Ale to sobie nawiążę w styczniu. Chyba w styczniu to nawiążę. Ale to mi się nie pali z tym. A na odcinku chcę po prostu. A na odcinku chcę zrobić sprzedaż. A nawet to wiadomo, że mogę to poza odcinkiem. Więc to tam nie będzie problemu. Więc nie spinam się o to, żeby to było drugi raz nagrywane. Cyk. Jakieś tam straty, wiadomo, zawsze są w tym rzepaku. Z tego względu, że... Kurde, te pola są tak porobione, że wszędzie mi brakuje jednej ścieżki. Au. Ale jak to będzie w przyszłości złączone, to i to. I tutaj ten klin też będzie pewnie jako pole. Bo fabryki myślę, że tutaj będę stawiał, na tym polu. Tutaj chyba tą farmę kiedyś wywalę. To się przeorę, tu będzie pole, a tu będzie po prostu, a tu będzie gdzieś... O, gdzieś tutaj będzie moja farma i fabryki, coś takiego. Tak mi się wydaje, że może tak być. Ale nie obiecuję, bo nie wiem. K to się zmieniło? L, N, Ctrl Z. Oj. Dolatuje do brzegu, dolatuje. No, 15 metrów to takie wąskie jest. Czyli widać, że 15 metrów zbrakło. Z drugiej strony. Zmieniłem to, żeby oszczędzić nawóz. Wiadomo, po co mawalić na 42 metry, jak i tak tyle nie potrzebuje. Dobra, ja sobie tego GPS-a tutaj zostawię sobie ustawionego już. Za jeden przejazd będę musiał zrobić. No i dobra, jedziemy kręcić czas do grudnia. Innych dni po drodze nie przewiduję. Więc tak. Lecim, lecim. Teraz tak, ceny. A to co sorgo jest, to co nie. Tutaj też nie ma ceny i tutaj też nie ma ceny, więc lecimy kolejny dzień. Miałem promocję sprawdzić, ale dobra, nieważne. Zapomniałem. No i dobra, i jest to śmieszne. No i dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, i teraz szybko promocja. O! Axion! Axion na promocji. A ja właśnie chciałem Axion nakupić. 800... 870 może? 300 koni by miał. Ile to wyszło? 154 tysiące. No a dobra, jeszcze ceny miałem sprawdzić.
Tutaj pszenica z 1300. Dobra, poczekam z tą pszenicą. Jęczmień jeszcze rośnie, no i sorgo jest. Dobra. Teraz grudzień, zobaczymy. Pszenica to najlepsza cena listopad, styczeń, coś takiego. Ma jakieś zapotrzebowanie, ale nie widzę go. Na przykład wczoraj, jak nagrywałem M-Klika ze sprzedaży, to tam było. Dobra, koszarka domyślnie. Sorgo 1780 rośnie. Jęczmień 1300. Pszenica 1329. No to dobra, jedziemy z tymi dwiema uprawami. A na sorgo sobie poczekam. Właśnie nie wiem, ile te przepyłem, czy mają 18,5 czy 17,5. Ale chyba 17,5. Tak mi się coś kojarzy, że one mają 17,5 też szczepy. A jednak 18,500, dobra. No i tam będzie jeszcze 10 tysięcy do tego. 12, prawie 13 ton jeszcze będzie. Kurde, no nie pasuje mi to, nie pasuje mi to. Uj. Kurde, jak na ten Marysen muszę szybko dostać. Chyba. A, dobra, bo ja tego nie widzę teraz na mapie, ale dobra, wiem gdzie to jest. To jest pociągi, więc chyba najszybciej będzie tędy i tam w dół przejechać się. Tak mi się wydaje. Jeszcze promocję szybko. I kukierli. Dobra, nic ciekawego. Myślę, że jakaś przyczepa. Właśnie, może to jest przyczepy popatrzeć. Bo możemy jakąś przyczepę kupić dzisiaj. Nową. Sprawdzić jeszcze sałatę sprawdzić. 2700 i rośnie, więc może dzisiaj, może. A sałaty mam ponad 12 ton. Bo nie wiem ile dokładnie mam sałaty. Bo nie wiem ile jest zrobione tej sałaty tak naprawdę. Tutaj są same duże pewnie szczepy już, nie? I młodach. Jo, są same duże. Dobra, wiem, że przez pola, ale na sklepie patrzyłem. Tutaj jedziemy. Myślę, że można by było coś pomyśleć nad przyczepą. Teraz, w tym momencie. Taką coś koło 30 ton, żeby mieściła. No to ta odpada, to jest 22, to jest 18, to jest 18. Tam ma 33,6 metra niby. A ta figielka ile ma? Kurde, 29,5 ona ma. Ale ona bywa od razu jako rozrzutnik też. A ta figielka ile ma? 40 metrów ona ma. Właśnie nie wiem, może tą figielkę? Kawałka to już jest tylko, a ten aferent to już nie. A co to jest za krampę? Kocioł to ma taki kolor. Szkoda, że nie ma zmiany koloru. Ale dobra, ja biorę tą przyczepę, biorę.
Bo na mieście 38 ton. Więc akurat. Jeszcze sałatę sobie załaduję szybciutko. Bo być może i dzisiaj nawet z tą sałatą wyjedziemy. Cztery palety zrobiły przez te 2 dni, co przewinąłem. 3 dni. A 4 palety to jest 2000 litrów. Czyli na początku odcinka, jak jechałem, to dobrze powiedzieć. Mam już na pewno wysypał, to robimy mu przejeść. No i dobra. Oczywiście ta przyczepa nie jest moja na sałatę. Ona jest wypożyczona, jakby ktoś pytał. Wiem, że to teraz trochę nie będzie pasować, bo klasem będę w większym przyczepie ciągnął. Ale na podwórku się chyba przyczepię. Coś kurczę, szkoda mi tego Axiona, że przeleciał. Promocja. Ale no nie potrzebuję ciągnika na razie. I tego Axiona to co, bym do silnika musiał mur tylko zapiąć. Chociaż to też tak. To już by musiał być też ósemkę tego Axiona, żeby to jakoś wyglądało. Trzeba będzie chyba ósemkę dokupić. Bo szkoda, że ta krampa nie jest czerwona, jak była to zawsze. Ale może taki kolor myśleli na coś. Jeszcze coś innego, więc... No, zawsze to jakaś odskocznia. O, tak chciałem powiedzieć. Szukałem tego słowa. Odskocznia to zawsze jakaś będzie. No dobra, ja tutaj nasypię Asorgeilon. 100 coś ton. Więc akurat ta przyczepa się przyda idealnie. Tu wejdę 39 ton wejdzie. Na mój zestaw będzie 37 ton. O kurde, to w prawo. Ja zawsze zapomnę, żeby to w prawo kręcić. To już będzie 60. No dwa kursy pewnie chyba to wziąć wtedy. O, w sumie tą przyczepą jeszcze się tu nie łamałem, ale ta jest na tandemie, to ona jest tutaj na pewno wygodniejsza. Nie przynicę tylko jęczmienia. Poproszę. Właśnie jak tam kury. Kury mają żarcia. Kury mają jeszcze żarcia, to... Bez problemu. Nie pali się. O! Kurde, zapomniałem, że ten żyropłot ma kolizję. Myślę, on taką trochę dziwną ma kolizję ten żyropłot, ale... Ja się klasem przejadę, tylko chcę tutaj sobie Maseja nasypać i go puścić. Z tą pszenicą. Kurde, muszę przyczepę naciągnąć, bo trochę... Krampa lepiej nachodzi. Trochę za bardzo dałem do... No i dobra, i zrobimy przejazd. Dam mu tutaj, żeby się zatrzymał. No, bo tam niby podwyczaił, dlatego nie chciał jechać. Dobra, jedź pan, jedź pan.
Co go tak szarpie? Dobra, już powinien pójść. A ja idę szybko sobie jeszcze pociąg zamówić. Gdzie to jest? Tu gdzieś pociąg się zamawiał. O! Do po kablach, dobra, zaraz przyjedzie. Bo on się zatrzymał. Więc on zaraz przyjedzie. Dobra, jadziemy. Wreszcie na dwa zestawy wozimy. Muszę tę krampę dokładnie w dzień zobaczyć. No widzę, jak tak przez słońce, przez lampę przyszedł. No spoko wygląda tak ta rampa. Podoba mi się z nim nawet. Michelin, krampę, takie ziarenka, logo Michelinu. Nie powiem, że nie, ale ciekawy pomysł. Sorghum rośnie, rośnie. Więc do sorgo będzie 2000, a to sobie we drugi pociąg. Więc na spokojnie. Aha, on stał już pod tym, dobra. Tak trochę niepotrzebnie ruszałem. Dobra, jeszcze nie wysypany. Na pierwszej mam pszenicę. Wiem, że będą się dosypać tej pszenicy. I teraz robimy taki myk. Wykorzystam sobie pracowników. Arion, przejedź mi tutaj. A no dobra, jak nie chcesz tu, to tu na drogę. No nie mogę. Tutaj maska ja trafić. Dobra, ile tej pszenicy miałem? 50 coś ton. I teraz czekamy na drugi wagon. Kurde, że muszę z tymi pracownikami sobie wyjeżdżać na asfalt, bo one też tak nie chcą tryby czasami. Ale nic się nie stało, nie ma takiej rzeczy, która by była niemożliwa. No i dobra, widzicie, jak jest na asfalcie, to on już normalnie jedzie. Więc tego też zaraz puszczę. A tego tu bliżej niech stanie. No i dobra, jedziemy z tą pszenicą jęczmieniem, więc to będzie trochę kasy. Zaraz przewijam dany dzień i co, jak będzie za 2000, to będzie sprzedawać. Tutaj akurat jest niedaleko, więc spoko, spoko. Ciekawe, czy będzie mnie stać na konwój. No, będzie mnie stać, bo jeszcze przecież mam ostateczności, mogę kasety jeszcze zabrać, ale tego bym nie chciał robić. Ale na pewno mam jeszcze dużo sałaty. Na ten moment jest 12 ton. No i 108, dobra, będzie mnie stać.
Przystorga się mam z tym zintom. A Sorgo po 120, po 100, po 2000 na pewno będzie. Już jest 1800. Sorgo niby pokaże, że jest tysiąc najwyższy, więc zobaczymy, jak będzie się 2000. On na pewno się pokuszy, żeby go owalić. Fajnie, jakby jeszcze salatę dzisiaj się dało obalić. Znaczy obalić, sprzedać. Tutaj pracownik, przejedź. No, no tutaj. Powinien trafić. Nie powinien się o nic rozwalić. Ceny 8023. Jeszcze sałatę szybko zobaczyć. Sałata, sałata, sałata. Sałata słabo rośnie. Dobra, i ostatni kurs będzie dla tej mojej, dla krampy. Zresztą miałem masę i może przejechać się. No to 36 ton, więc to bez różnicy. Przejedź. Nie, no, nie da się tak wsiąść. Jak się nie da, to się nie da. Dobra, jeszcze ceny. Tutaj sałata, no to może być nawet jutro rozprzedana. Skoro Sorgo pokazuje, że jutro ma być najwyższa, jako styczeń, więc poczekam sobie do tego stycznia. Jeszcze czas sobie będzie leciał, więc... Nie powinno być problemu. Dobra, widzę, bo ty się już tu gubisz, kolega. Więc ci leciutko pomogę. Myślę, sprzedaże są najgorsze, bo czas to tutaj zapierdziela. Tu najczęściej się nocą sprzedaje, więc ja tak zbytnio nie lubię sprzedaży nagrywać, ale... Wiadomo, żeby nie było na okrągło żniw. Taki odcinek ze sprzedaży też jest fajny. Dobra, dotąd i myślę, że tutaj już powinien sobie dać radę, kolega. Od tego miejsca. Tutaj przejedź. Tak jak mi napisz, że nie widzę tego pojazdu. No dobra, jak tam chcesz. O, i teraz dopiero mi łapie, jak już wyjechałem poza teren. Tutaj zauważyłem, że na tej drodze oni troszeczkę się gubią, pracownicy. Tutaj dokładnie w tym miejscu, na tym zakręcie. Mają problem, że trochę mają lekki problem, ale... Da się to przeżyć. Dobrze, że to są dwa skupy, więc... Znaczy dwa punkty sypu. 1854 i zobaczymy, co będzie rano. A jeszcze przy okazji promocję. Nie ma nic ciekawego na promocji. A już miałem na drugą stronę, no tak, przecież przestawili. Chyba będę musiał walić za 1856. Poczekam sobie do rana, tam do tej... 12-13. Zobaczymy, jak tam sała tą sytuację. O, 3200 została. Jeszcze raz, więc sała ta dzisiaj myślę, że będzie miała aut. Przejedź. I w sumie mogę go tutaj postawić.
A nie, bo ty tego punktu nie znajdziesz, barany. Czyli jak ty nie chcesz tego punktu znaleźć, no to... To dam ci tutaj punkt. O. Teraz co? No, 3300 za sałatę. Jeszcze rośnie. Jak tam moje sorby, jak tam moje sorby. Kurde, zaczyna spalać. A ja chciałbym jeszcze za 1800 powalić. Dobra, przeznaczymy, bo już nie będzie teraz 1800. Ostatni kurs. I będzie trzeba jechać za sałatą. Jak tam moja sałata? Teraz mogę w sumie sałatę obserwować. 3308. W sensie, że do 3500 dojdzie, więc będzie fajnie, jak 3500 będzie. Na kombajn już mnie stać. Więc fajnie. I jeszcze może na jakieś pole mnie wystać. W planach miałem 37 kupić, ale to jest 200 coś tysięcy. To jest praktycznie te pole, to jest cena kombajnu, więc... Ale kombajn najważniejszy, tak. Bo wiadomo, kombajnu nie ma. Jeszcze tam trochę nawozu trzeba kupić, ale to tam nawóz, to tam najmniejszy problem właśnie, właściwie. Zobaczymy, jest 15. 4,5 godziny jeszcze jest jasno, więc nie wiem, czy pójdę na dół. 3,3 km, więc... Masa im się przeleca z sałatą. A tego... I tam tutaj. Tutaj do silosa postawię te szczepy, no bo na razie nie mam miejsca. O, jedną pole tylko wyprodukowałem, no bo pewnie wody nie było. Znaczy jest woda, ale nie wiem ile. Przy okazji doleję sobie wody do szklarni. Taka jedna szklarnia, ale jak ona tam przez rok sobie chodzi, ona nawet, znaczy, to ona nawet to trochę tam produkuje sobie. Jeszcze jeden worek. Jedna paleta się jeszcze pojawi. I tu jest 500, a tam pisało, że jest 340 litrów, więc... Więc do czasu sprzedaży jeszcze jedna paleta się pojawi. Więc akurat będzie... A, nie mam tutaj ciągnika. Jest pełna sklarnia? Jest pełna, dobra. Mogę się uszczepnąć do pociągu? Nie, więc chyba jeszcze nie ma pociągu. No już powinien... A, na mapie go nie widać przecież. Nie wiem, coś mi się stanęło z tymi save'ami, że nie widzę w ogóle numerku w kula. Wtedy ja to przeżyję. Już dużo tutaj gry nie zostało. Jakieś może rok. 600 metrów, więc z której strony nam przyjedzie? Stoi na pewno, nie? Więc na pewno tutaj na wstecznie lepiej. No, wiedziałem, że na wstecznie lepiej. Można było się tego domyślić.
Dobra, panie, wysiedle pan. Jeszcze na drugą będę, na drugi wagon jeszcze będę odsypać. Bo wiadomo, że nie dojdzie. Ten wagon ma ile? 100 ton? Nie, 90 ton. A drugie 20 ton na drugi. Tam pewnie by 110 coś, no. Więc dobra, staćmy na nowy kombajn. Z 8,5-metrowym pilarem. Więc fajnie. Myślałem, że nie będzie mnie stać, ale jak już zauważyłem, że z pszenicy i jęczmienia dostałem 108 tysięcy, no to mówię, o, już będzie mnie stać. W zasadzie jakby nie kupił te przyczepy, to było mnie stać. Ale przyczepa ważna rzecz. Dałem za nią chyba 50 tysięcy, albo prawie 50. Ale ona się zwróci, bo na tą 37 ton. No 200 tysięcy to sorgo. W razie powiem wam tak, że przejadę się chyba jednak klasą, wiecie. Mam przyczepę nową tutaj na razie zostawię. Czas na full i obserwujemy cenę sałaty, bo chcę jeszcze z tą sałatą się garnąć dzisiaj. 3300, a tu ile? 400 litrów, więc... Ona zdąży sobie zrobić tą sałatę. Za 3400 będzie? Powinna być. A jeszcze od razu promocję zobaczę. Bergmanka i prasa. Case'a. Od razu paletę biorę. Tutaj mi brak, bo tutaj jest dziurka. Znaczy dziurka, nie. 13 ton. Sałaty. 3365 sklep. Rolniczy. A dzisiaj jest tydzień, więc dzisiaj jest najwyższa cena. Gdzie to jest? To jest tam gdzieś. Ładny kawał drogi. Nie zdąży chyba się zrobić ta nowa paleta. Dobra, 13 ton, więc wyruszam z tą salatą. Bo tam już nie rośnie ta cena. Czy rośnie, ale powoli. No i dobra, dojadę tam z tą sałatą i skończymy odcinek. Nawet nie wiem, gdzie to jest, bo na mapie mi nie pokazuje. O! No tak, zapomniałem, że to są palety. I tu nie można zapierać. Mimo, że zapierdziela. A ile to już jest minut? O, 40 minut będzie, co? No, dobrze mówię, że 40 minut. Więc fajnie, fajnie. Nic nie napisał, więc nie wiadomo, czy idziemy się.
To jest gdzieś tam. A to nie jest koło pola numer na przykład tam 7-8? Tak mi się coś wydaje, że tak chyba jest tam. Muszę po prostu sobie zrobić ten save i zobaczyć, czy będę miał te wszystkie numerki. Bo nie wiem, czy to jest, bo, ale to jest chyba to jest wina save'a. Giancy coś namieszały, bo tutaj nic nie wyskakuje, że jest jakiś błąd. Mi się wydaje. Nie wiem, muszę zobaczyć, jak się wczytuje, czy jakiś błąd wyskakuje. Gdzie ta łuna znikła? Czekaj, bo tej łuny nie widzę. No, to jest tam. Więc to jest kierunek pole numer 7, 7 i 8. Z tą drogą polną tutaj górną się przeskoczy. Pierwszy transport flauty na YouTube, na moim kanale. A za 3300 to i tak jest zawracana. 13 razy 3. O, tu 50 tysięcy da. Czyli ten solaciany biznes się opłacił. Miałem tą drogą w lewo przeskoczyć, ale jednak powiem asfaltem. Się rozpędziłem trochę za bardzo. I zapomniałem. O! Tory zamknięte. Pewnie pociąg przejeżdża. Albo będzie jechał dopiero, nie wiem. Czemu ja mogę do niego wsiąść? Halo. Nie wiem, coś się zbugowało. Nie, no muszę cofnąć, bo mi zasłania tory. Gościu. Dobra, teraz już na pewno nie będzie przeszkadzał. Otworzyły się, otworzyły. Co to robisz, ty pajacu? Ale czemu tak się stało? No, w sumie nawet nie wiem. Dziwna sprawa. Nigdy tak mi się nie stało, że połowy. Przecież pojechałem na skór pociągiem. Nie, chyba będę musiał jeszcze raz przejechać z średnim pociągiem na skór. No, ta łuna ewidentnie pokazuje, że to jest łuna, no. Ten filar po prostu. No ja mówię na to Luna, bo tak mi się podoba. O, tak powinien jechać. Oj, teraz pani się odbija wszystko. Jeszcze prosto, prosto, prosto i na tym skupie sałaty się pożegnamy. O, już myślałem, że się odczepiło coś, nie? No czemu jak? Nie, ja za dużo klawiszy klikam. O, jeszcze GPS-a włączyłem. No to fajnie. Dobra, wiem, że tak trochę nielegalnie to skręciłem.
Dobra, wciąga salata, wciąga. No i ładnie, Kasia leci do góry, bo nie w dół. No. 44 tysiące za salatę, więc ładnie. No i dobra, już puszczę tutaj kolegę, niech wróci na chatę. Muszę sobie taką przyczepę zrobić. Do salaty. Ale dobra, nie przejedziesz mi tak. A tak? Też nie. No to dobra. Niech ci będzie i zrobię to. Dobra, bo tak jakby nie widzę go znowu, więc muszę tutaj przejechać. Na asfalt. Z asfaltu już go będzie łapać, no. Mówię. No i tutaj niech stanie. Jeszcze przyczepę teraz sobie oddam i wróci. Dobra, także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, śledźcie mój kanał, podejście kolejne filmy. Trzymajcie się cieplutko, cześć, na razie.